Cześć, siemanko, witajcie. Z tej strony Kacper. Dzisiaj gramy w Farming Simulator 2015. Jak widzicie, jesteśmy na typowej polskiej wsi V2. I dzisiaj będzie taka akcja nietypowa, ponieważ będziemy zbierać słomę w... Będziemy zbierać słomę do przyczepy samozbierającej. Później całą słomę sobie weźmiemy do krów. One mi to wiedzą i w następnym odcinku będzie już obornik. Ogólnie już dzisiaj miałem też robić obornik, ale po prostu nie mam tego obornika i też nie mam babci, bo po prostu od środy, czwartek, piątek nie było mnie w szkole. Dzisiaj też jest piątek, znaczy dzisiaj jest piątek, bo jestem trochę chory i po prostu nie jestem w szkole, więc babci nie ma i w ogóle innych, więc sam to będę nagrywał dzisiaj. Ale wybaczcie mi to, więc mówię, dzisiaj jest piątek, więc weekend się tak to na pewno w sobotę lub w niedzielę nagram coś z babką, pewnie już tutaj też na typowej już to będzie obornik. No i ogólnie, żeby nie mówić co chwila tam jakiś pierdół, to zaczynamy nasz odcinek. Ogólnie mam mod na wyłączenie chudu, więc będzie ładniej, fajniej to wyglądać. Newfoundlanda tutaj postawiłem sobie. Dzisiaj będziemy przepalać sobie naszego ursusa, ponieważ dawno nic nie robiliśmy i ogólnie też sorry za jakieś ścinki teraz w odcinku, ale mówię, trochę modów mam i no, one też trochę lagują i no, dobra, bez długiego gadania jedziemy. Dzisiaj trochę informacji, ogólnie jest tak, kamerka. I na tej kamerce możecie mnie w inny sposób może widzieć, dlatego że po prostu mam okulary na swojej głowie, na swojej nosie, no. No po prostu kiedyś już, jak wiecie, nosiłem okulary takie malutkie, ale po prostu z nich wyrosłem. I po prostu jak wyrosłem z tych okularów, to już mnie trochę było ciasne i po prostu wymieniłem. I tak ostatnio zamówiłem, wczoraj już przyszły. Wydałem trochę na nie kasy, ale przyszły i tak je teraz muszę nosić. W ogóle nie cały czas, tylko tak do komputera, telewizora i komputera. I nie będę się czasem gdzieś patrzył z tym, czy coś, czy na przykład w kamerkę, po prostu patrzę, czy mi nagrywa kamerka i czy też czy te jakieś śliczne hałasy wyskakują czasem, ale no takie życie. Może żeby tak szybko nie jeździć. Zmniejszymy sobie ten pomad. Też sorry właśnie, że za szybko jeżdżę z tym. O, dziś tak będzie może najlepiej. I ogólnie miałem robić też prasowanie, ale zdecydowałem, że te duże pole, co jest za nami, zrobimy w belki. Po prostu na razie tych pól, które teraz robimy, to one były skoszone poza odcinkiem. No i jak mówiłem, teraz niedługo może jeszcze teraz, dzisiaj albo już jutro czy pojutrze zrobię ten filmik też z typowej, oczywiście już z babcią i oczywiście też już to będzie obornik na te wszystkie pola. A i obiecuję wam jedno, że kukurydza na sieczkę będzie na multi, tak, to będzie też z babcią na multi tym razem. Po prostu ona będzie kosić sobie sieczkarnię, a ja będę sobie jeździł ciągnikiem jakimś tam i po prostu wiecie, albo dwie sobie nawet się załatwi, że na przykład ja, babcia i jakiś jeszcze. No jak wiecie, jeszcze też wychodzi 17 w październiku, niecały miesiąc został. I ogólnie w grudniu tak na gwiazdkę Szymon sobie kupuje właśnie Farming Simulator, więc nie wiem dlaczego go tak to skusiło, ale kupuję sobie i obiecał mi, że może kiedyś zrobimy tą serię na multi, ale zobaczymy jak to będzie. Na razie jest FS15, zobaczymy. I może trochę też tematów, dlaczego jestem chory, no to tak mówiłem, od środy jestem chory, w środę nie byłem w szkole, wczoraj też, w czwartek, czyli no, wczoraj i dzisiaj w piątek też nie byłem, no dlatego, że po prostu nie to, że siedzę przed komputerem i nie chodzę do szkoły, tylko o to chodzi, po prostu no wymiotowałem te pierdoły
Ja po prostu teraz, jak mi się nudziło, już zaraz tak ktoś przyjdzie ze szkoły, to idę po lekcję. No i teraz jak siedzę i czekam, no to co mam oglądać telewizor, już mi się znudziło, bo tak 3 dni już oglądam, nic nie robię. I tak jakoś ostatnio nie było tych filmów z 15, też bo po prostu, no, nie to, że mi się nie chciało, tylko po prostu jakoś tak przerzuciło. Ostatnio miałem taką bardziej wenę, żeby grać w FFS 13, taki powrót do przeszłości, nie wiem czemu. No ale na pewno już tutaj wrócimy do 15, już nie będę zaniedbywał też typowej. Zaraz zobaczę tylko ile mam tych. Jeszcze trochę jest. No nie wiem, na pewno wam się ta seria spodoba, a raczej ten odcinek dzisiejszy. No też jakoś nie mam jakości tych filmów i tych tematów takich, no nie wiem jak to. Bo jak nagrywam z babcią, zawsze macie jakieś więcej lajków, jest, no ale. No, mówię, jestem chory, więc teraz to dla was nagrywam, żebyście mieli chociaż co oglądać. No. I ogólnie jak to oglądacie, to jest już godzina 12, więc tak jak to nagrywam, jest godzina 12, ale wy to chyba będziecie mieć bardziej tak o 13, 14, tak około tych godzin. I ogólnie też kurde, co jest ogólnie? A raczej też będziecie mieć na pewno ten obornik lub gnojowice dzisiaj jeszcze albo pojutrze. Zobaczymy jak tam babcia, czyli Mr. Maniak będzie się tam, jak będzie miał czas, jeśli nie no to trudno. Ogólnie no na pewno ta seria też będzie kontynuowana bardzo długo. Nie wiem, czy jej w ogóle skończę ją. Kurde. Ją wyłączymy coś. O, dobra. Tylko sobie zostawimy ten pasek taki tam, żebym wiedział, ile zostało mi teraz. No. Na pewno też spodoba wam się ten odcinek z obornika, bo ja będę tam rozwoził na różne pola, zaraz wam powiem. I to chyba będzie 60, bo tak cały czas ostatnio robię tym Fendem, tym Ursusem właśnie co teraz. Dlatego, że po prostu są większe maszyny, prawie wszystkie maszyny, które mam, to do tych właśnie większych. Ale ta 60 też musi w końcu do czegoś przydać, bo to ją mam. Więc trochę ją pokaczujemy jeszcze w paru pracach na pewno. Właśnie też ostatnio tyle dotacji dostałem, zaraz wam pokażę. Zaraz wam pokażę, tylko niech mi się to napełni. Dobra. Jedziemy. Ogólnie właśnie też zakupiłem ostatni nowy agregat do 60, więc też na pewno będzie fajna akcja, gdy będzie już takie prace pożniwne, czyli już orka, takie pierdoły, jak wszystko po rozwoże. No. Będę chciałem też robić tego, że tak żniwa i już od razu orkać te różne rzeczy. Chciałem tak dla odmiany coś. Tutaj nie przyjmuję pewnie. A nie. A to wiecie co? Jednak nie wiem, czy to odstawię to nie chyba. A nie, dobra. To sobie wycofniemy. Ogólnie chyba będzie tak nagrywać tak ile kamera, zobaczymy ile będzie tam. Kurde, słowa tego nie przyjmę. A no dobra, no to coś, czekaj, to gdzie to teraz, nie wiem, kurde, dziwna akcja jednak wyszła. O dobra, już skończyła nagrywanie moja kamera, ważne żeby połowę filmu było nagrane. Teraz chwila, pytanie czy w ogóle dobrze zrobiłem tą akcję, bo zrobiłem taką sobie akcję. A tutaj widzę, że proszę państwa. Ale jaja. No nie patrzcie na tego fejla. Ale kurde, takie jaja, nie wiem czy
Oni za to wybaczycie. No dobra, no to najwyżej ten sobie poza odcinkiem nakarmię krowy jakoś inaczej. Spróbuję to na przykład kaszowo.